Sam przez dłuższy czas poszukiwałem czytnika kart pamięci, który zapewniłby mi dosyć szybką i dość komfortową pracę z kartami pamięci wykorzystywanymi, z lustrzankami, z aparatami fotograficznymi, tak aby dosyć szybko kopiować dane z kart pamięci zarejestrowane przez różne urządzenia na dysk komputera. Trafiłem na konstrukcję firmy Transcend, czytnik kart USB 3.0 o oznaczeniu RDF5K. Jak deklaruje producent, sam czytnik będzie działa z prędkością odczytu 90 MB na sekundę oraz 60 MB zapisu. Sam czytnik jest dość mały, podłączamy go, jak już wcześniej wspomniałem, do złącza USB 3.0 z zatyczką, która będzie nam osłaniała to złącze przed uszkodzeniem. Możemy tu przy nim wykorzystywać dwa typy kart, typ kart SD oraz karty microSD. Nie przedłużając, przejdźmy bezpośrednio do testów tego czytnika. Miałem przyjemność i okazję przetestować go właśnie z kartą 90 MB, którą jest karta firmy SanDisk 16 GB, oraz druga karta, którą testowałem, jest to karta również 16 GB, również firmy SanDisk, jednak o prędkości 45 MB. W porównaniu dodałem również czytnik kart, który używałem do tej pory, zwykły czytnik kart, który możemy kupić za niewiele mniejsze pieniądze, który jest zamontowany bezpośrednio do komputera, po prostu do zatoki 5,25 cala. Tak więc zapraszam na krótkie test. Zważając na testy, które zobaczyliście przed chwilą, myślę, że mogę polecić ten czytnik kart jak najbardziej, ponieważ od momentu, kiedy go posiadam, czyli przez niecałe 2 tygodnie, bardzo mi przypadł do gustu, bardzo szybko mi się na nim pracuje. Jestem wręcz zaskoczony, że za tak małe pieniądze w rzędu kilkudziesięciu złotych, które de facto myślę, że każdy dysponuje takimi pieniędzmi, które musimy dołożyć do zwykłego czytnika kart, możemy otrzymać tak bardzo szybką konstrukcję, która będzie nam umożliwiała pracę z dużo, dużo większą prędkością niż do tej pory. Ja, kończąc materiał, naprawdę mogę Wam polecić ten czytnik kart. Naprawdę jestem bardzo zaskoczony, jeżeli chodzi o prędkości, które zwiększyły się w mojej pracy przy komputerze z samym zrzucaniem materiałów z kart pamięci. Bardzo to ułatwiło moją pracę. Tak więc serdecznie mogę Wam polecić ten czytnik kart, mimo że kosztuje niewiele. Ja, kończąc ten materiał, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz suba. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego czytnika, z chęcią na wszystkie odpowiem. Tak więc zapraszam do zostawiania komentarzy pod filmikiem oraz nie zapomnijcie o łapce w górę, dzięki której materiał będzie lepiej pozycjonowany i więcej osób go obejrzy. I myślę, że warto go rozprzestrzeniać, ponieważ za tak niewielkie pieniądze mamy bardzo duże ułatwienie pracy. Tak więc na razie Wam cześć.